Jestem w Wielkopolsce, niespełna 50 km od Poznania, natomiast zaledwie 2 km od jednego z najlepszych karpiowych łowisk w Polsce. Jadę do Dobczyna, kilka najbliższych dni pokażę, czy karpie będą brać i jakie będą wyniki. A więc wybieram się tam, czyli tutaj. Jestem już na miejscu pod taką przyjemną wiatą, przy pogodzie, jaką teraz mamy, 30 stopni w cieniu i to od paru dobrych dni, tu jest prawdziwy odpoczynek. No ale nie czas na odpoczynek, trzeba brać się za łowienie. 20 metrów stąd jest jezioro, zobaczmy. Jestem nad wodą, chociaż jeszcze nie na swoim miejscu. Podzieliliśmy się na dwie grupy. Różna sytuacja może być nad jeziorem. Karpie mogą żerować z jednej strony, z drugiej strony jeziora. Pogoda jest zupełnie nienormalna. Dlatego część z nas będzie łowić tutaj, druga część po drugiej stronie. Zawsze komuś się uda. Silna bardzo grupa. Andrzej, Rysiek, Karol i Tomek. Oni z jednej strony, z drugiej strony myślę, że już są, bo widzę kogoś tam daleko, daleko. To prawdopodobnie Rysiu i Jarek. Ja też z nimi tam będę łowić. Kto będzie miał lepsze wyniki, okaże się w ciągu najbliższych kilku dni. No to jak sądziłem, Jarek i Rysiek są już na miejscu, ledwie żywi. Ja również przy tej pogodzie. Widzę, że namiot jest rozstawiony, wędki też, ale chyba jeszcze nie zdążyli się nawet zarzucić. Nie. Co się dzieje, powiedz mi? Pływałem pontonem. Wszystko, cała ryba jest daleko w kołkach. Kołki są na odległości gdzieś 130 metrów od brzegu. Także trzeba będzie spróbować łowić przed kołkami. Czyli dalekie rzuty. Dalekie rzuty, tylko i wyłącznie. Z brzegu jest dużo muł, a tam znalazłem kilka takich twardszych miejsc i tam trzeba będzie ustawić markery i próbować tam łowić. A pokaż, gdzie mniej więcej pływałeś? Tu na te kołeczki. No to i przestrzeń jest duża. Tak, one tam są, tam w tamtej odległości. Tak. Na te kołki i tutaj z prawej strony też znalazłem kilka takich twardszych miejsc. A tu wszędzie z brzegu, gdzie blisko, wszędzie jest pełno muł. Jest grubo muł. Patrzyłem też kijem, badałem podłoże. Niemożliwe. Tylko tam w dwóch, trzech może miejscach. No dobrze, to popłyniemy z echosondą, też z kijkiem, zobaczymy, gdzie jest twardo. Tam się postawi markery na nasze zestawy. O, widziałeś? Tak. Widziałeś? Coś się pokazuje. Wszystko daleko. Ale to bardzo daleko, rzeczywiście. No dobrze, wszystko w takim razie dzisiaj jeszcze przed nami, ale może najpierw kolację, bo widzę, że przyszykowaliście co nieco. Ja dziękuję bardzo za takie miłe powitanie. To może zaczniemy od tego, dobrze? Proszę bardzo.
Wczoraj została nas noc, nie zdążyliśmy rozstawić markerów. Wędki to tak na chybił trafił wrzucone. No ale dzisiaj czeka nas spora robota, bo musimy wysądować z pontonu dno. Zobaczymy na Hesondzie, gdzie są te kołki, o których mówiłeś. No i postawimy markery. Tych markerów różnych mamy tutaj trochę. To jest bardzo pomocna rzecz. Ja myślę, że najprostszy marker, który od chyba dziesiątek lat, to zwykła butelka napełniona w połowie wodą. Przy czym ja jeszcze oblepiam taśmą taką odblaskową, która pomaga, zwłaszcza wieczorem, kiedy się wystarczy zaświecić latarkę i to bardzo ładnie widać. Profesjonalny ciężarek. Ciężarek, tak, made in cegielnia. O, tutaj mamy, to jest też fajny pomysł. Marker w kształcie litery H. Oczywiście można go stawiać jako zwykły marker docelowy, natomiast on lepiej nadaje się do czegoś innego. Kiedy pływamy po łowisku i znajdziemy, powiedzmy, echosonda nam pokaże jakieś ciekawe miejsce, wrzucamy ten marker, on ma i to oznaczamy do siebie, miejsce, że on sam się gruntuje. On po prostu obraca się pod wpływem ciężarka i staje dokładnie w tym miejscu, gdzie trzeba. Natomiast później, kiedy zbadamy większy obszar dna, to możemy go zdjąć, na to miejsce postawić marker chociażby tego rodzaju. Tutaj jest płytko, więc nie trzeba większej ilości elementów stawiać, tylko powiedzmy tutaj 1,5-2 metry. Myślę, że więcej nie trzeba będzie. Są różne markery, takie wciskane. One trochę nabierają wody, więc później ładnie stają. Tu też jest taśma odblaskowa. Podobny marker, taki już w komplecie. Ten z kolei jest z gwintem. Po prostu wkręca się poszczególne elementy, dobiera się różne długości, bo to są i półmetrówki, i metrówki. Płaski ciężarek, który bardzo dobrze trzyma się dna, a poza tym możliwość poruszania jest tutaj dowolna. Te markery mają jedną zasadniczą zaletę, podstawową. Właściwie ryba, jeżeli holuje się i zajdzie za marker, nie jest w stanie nic temu markerowi zrobić, bo przy tego typu markerze prawdopodobieństwo tego, że ryba się splącze, jest olbrzymie. Natomiast tutaj ten marker po prostu jak napotyka żyłkę, on się kładzie. Żyłka przechodzi po nim i nie ma żadnego kłopotu. Ty masz jeszcze jeden świecący. Tak, z diodą świecącą, wymienna końcówka. Też są w różnych wielkościach i tu jest dioda zmierzchowa. Czyli jak się robi ciemno, jak sam się, zaczyna świecić. Ładnie się zaświeci i go widać z dużej odległości. O, no też skręcany, też jest troszeczkę inny, można skręcić też dowolną ilość rurek, można ustawić. Zasada jest podobna, też się kładzie, o, jest zrobiony tutaj na przegubie, na takiej lince. To samo, jeżeli karp weźmie, idzie po markerze, to ładnie żyłka przechodzi, ustawia się z powrotem. I tu masz jeszcze pływaczek taki, i dodatkowo większą zrobił, wyporność. Tak, większą wyporność, można go ustawić i ładnie stoi. I no to w takim razie trzeba będzie się brać do roboty. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak my to wytrzymamy, patrząc na słońce, bo jest godzina ranna, bardzo ranna, a już ciężko wytrzymać. No ale musimy to zrobić, bo to jest rzecz najważniejsza, żebyśmy mogli zanęcić i celnie wyrzucić zestawy. To w takim razie bierzemy to i do pontonu. No, jesteśmy gdzieś w odległości 130 metrów od brzegu. Na Hesondzie widać, coś się zaczyna dziać. Tutaj na dnie jest sporo roślinności i pomiędzy roślinnością są ślady kołków. Tutaj kiedyś był las i to dość gęsty. Tu jest sporo patyków leżących i musimy znaleźć miejsce przed kołkami. Natomiast, o proszę, tutaj już jest kołek, tu już są kołki. Czyli ja muszę zawrócić, znaleźć miejsce przed kołkami w miarę
czyste dno, żebyśmy nie zrywali zestawów. Proszę, przepłynąłem jeszcze jakieś 10 metrów z powrotem i już jest prawie czyste dno. Coś tam na nim zalega, może jakieś drobne patyczki, drobne roślinki, ale to dobrze, bo tam karpie będą miały pożywienie. Jak jest zupełnie czyste, płaskie dno, niczego dobrego nie wróży. W takim razie ja tu, w tym miejscu, na razie stawiam tego markera w kształcie litery H. Proszę, on się sam odwija. O, sam się ustalił już na głębokości, ciężarki są na dnie. Ja jeszcze popłynę naokoło, zobaczyć, czy nie przestawić go o 3, 4, 5 metrów w którąś ze stron i później wrócę po niego. Tutaj chyba jednak to było dobre miejsce. Jestem w odległości jakichś 15 metrów od markera. Tu jest czyste, zupełnie czyste, płaskie dno. Tu nic się nie dzieje, tu nic nie ma. Więc wracam na tamto miejsce i myślę, że tam właśnie postawię pierwszego markera. No już jestem na miejscu. Postawimy tutaj markera. O, to może być tu, bardzo ładnie. I jeszcze jedna sprawa. Ja mam zwykły patyk. Tu jest płytko, więc to w zupełności wystarczy. Trzeba postukać w dno. Jest taki lekki namułek, jakiś 3-4 cm, ale to w niczym nie będzie przeszkadzać. To jest dobre miejsce. Tutaj będziemy rzucać, ale zanim cokolwiek zrobię, trzeba lekko zanęcić. Nęcę pelletem. Bardzo delikatnie. Pogoda nie sprzyja dobremu żerowaniu, więc nie ma sensu przesadzać w ilości zanęty. Donęcić w każdej chwili można. Natomiast sądzę, że będziemy tutaj nęcić właśnie punktowo. O, jeszcze trochę pelletu. I jeszcze parę kulek do tego, dosłownie tak, o, rozrzucone kulki na powierzchni 5 metrów kwadratowych. Myślę, że w zupełności to wystarczy. Jedno miejsce mamy gotowe. To jest mniej więcej 110, może 115 metrów od brzegu. Miejsce do dorzucenia. Będziemy tutaj łowić. Zobaczymy. No tak, pokażę, co potrafi. Chyba. Ale był bardzo płytko zapięty. O!
Wędkarstwo karpiowe w ostatnim czasie znacznie się wyspecjalizowało. Proponuje karpiarzom sprzęt do różnego rodzaju łowienia, bliskiego, w zaczepach, dalekiego. My tutaj będziemy łowić daleko. Będziemy łowić na 100 metrach albo i jeszcze dalej. Karpie nauczyły się w tym przynajmniej miejscu nie podchodzić ich bliżej. Są w bezpiecznej odległości, dlaczego trzeba właśnie tam umieścić zestawy. Żeby to zrobić, trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Zwykły sprzęt, którego używamy do łowienia bliskiego, do tego nie za bardzo się nadaje. Kołowrotek, jak widzimy, jest zupełnie inny. Nie widzimy, ale trzeba uwierzyć w to, że ta wędka, o proszę, ona jest mięciutka. Tą wędką nie rzuci się 100-120 metrów. Ta wędka jest już zupełnie inna. Jest to może nie typowa wędka do dalekich rzutów, ale można ją posłać zestaw na 100-120 metrów. Ja lubię takie dość miękkie, semiparaboliczne wędziska, chociaż może nawet powinienem powiedzieć progresywne. Natomiast są wędki specjalistyczne, absolutnie tylko i wyłącznie do dalekich rzutów, co oczywiście nie przeszkadza, żeby łowić w innych warunkach, na 30 nawet metrach od brzegu. Rysiek ma taką wędkę. Ona ma taką samą krzywą ugięcia jak moja, natomiast zupełnie jest inna i zupełnie inaczej się zachowuje. Ma chyba mniej przelotek przede wszystkim. Tak, jest to wędka o zupełnie inna, aniżeli tą, którą ty używasz. Chociaż ma taką samą krzywą, tak. I wygląda podobnie. Tak, wygląda podobnie, ma taką samą krzywą ugięcia, ale jest o akcji szczytowej. Pozwala to na wyrzucenie zestawu na dużo większe odległości, nawet do 130 metrów. Ma o jedną przelotkę mniej. Tak, ma o jedną przelotkę mniej. Mniejsze tarcie wtedy żyłki. Tak, jest. Mniejsze tarcie żyłki i przy odpowiednim doborze kołowrotka, żyłki zestawów końcowych. I wędkarza, bo to trzeba się umieć rzucać. Tak, ja właśnie lubię tego typu wędki i lubię łowić nimi nie tylko na dalsze odległości, bo również i na bliższe. Po prostu wędkę trzeba czuć. Ja ją czuję, tą wędkę, i bardzo je lubię. Oczywiście nie każdy, powiem w ten sposób, nadaje się do łowienia takimi wędkami, bo znam takich karpiarzy, którzy po prostu nie lubią sztywnych wędek, nie lubią w ogóle sztywnych zestawów. Wolą bardziej miękkie. Natomiast jeżeli ktoś potrafi rzucać tego typu wędką, to może osiągać odległości, które są niemożliwe takimi zestawami. Choleryby również jest bardzo przyjemne. Jeszcze jedna rzecz. Ja muszę o wiele więcej siły w rzut włożyć, niż ty, tak, rzucając swoją wędką, a osiągniemy taką samą odległość. Dokładnie. Tak to wygląda. Dokładnie tak. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Tutaj widać, jest nawinięty przypon strzałowy. Rzecz niezbędna przy dalekich rzutach. Jeżeli spróbowalibyśmy na żyłkę 0,30 wziąć sobie w palec i rzucić, jestem pewien, że natychmiast palec byłby przecięty. To jest żyłka monolityczna, można zastosować plecionkę, chociaż ja wolę żyłkę mono. Gruba, to jest mniej więcej 0,45-0,50. Specjalna żyłka właśnie jako przypon strzałowy może być używana. To był dobry pomysł, żeby rozdzielić się na dwie grupy. Sprawdziliśmy, co się dzieje w jednej części zbiornika i w drugiej. Co się okazało? W tej płytszej, w której my jesteśmy, karpia praktycznie nie ma. Tu jest bardzo płytko, woda jest niesłychanie nagrzana i karp poszedł na głębszą wodę, w głębsze partie zbiornika, właśnie po drugiej stronie. Co się okazuje? Okazuje się, że my przez prawie 3 dni mieliśmy 4 brania, wyholowane 2 amury, 2 ryby spięte. I to było wszystko. A po drugiej stronie cały czas łowią. Rysiu branie! Siedzi. Nie wiem jeszcze.
Nie dokręciłem hamulca. To są błędy. A to szczęście, że siedzi. W czterech z rybą nie walczyłem. Lecimy. Będzie on. Nie na tym piu, na obok. A czy na tym? No. Nie, na tym. Tak? Andrzej, mogę cię prosić z podbierakiem? Tak. Możesz nawet ode mnie tego żądać. Pożądam. Ale trochę są osłabione, nie? Przez tą wodę. Chociaż ten mój tam szala. Już to tylko potarłem.
No decyzja może być tylko jedna. Przenosimy się na drugą stronę. Będziemy łowić na głębszej wodzie. Tam jest cały karp. Tutaj moglibyśmy siedzieć prawdopodobnie przy tej pogodzie jeszcze tydzień w dalszym ciągu bez brania. W takim razie zwijamy wędki. Jesteśmy mobilni, więc przenosimy się szybko na drugą stronę. To był dobry pomysł, żeby się przenieść właśnie tutaj. Widać żerowania karpi. Woda jest głębsza, woda jest nieco chłodniejsza. Postawiliśmy markery na około, już parę spławów było. Jestem bardzo optymistycznie nastawiony. Wędki stoją szczytówkami do góry. No, coś tu zaczyna się dziać. Nieprzypadkowo są kołki po drodze, więc żyłka, dzięki temu, że wędki są wysoko, wchodzi jak najdalej do wody. Jest małe prawdopodobieństwo wejścia w kołki. Druga grupa koło nas tutaj regularnie holuje ryby. Myślę, że będą nie tylko amury, ale również karpie. No i jest pierwszy. Nie widzę przez słońce, gdzie jest żyłka. Ale jest, jedzie. No rzeczywiście, one chodziły, pokazywały się i efekt jest dosłownie po 15 minutach od zarzucenia zestawów. No, na pewno to nie amur, to jest karp. To czuć przymurowo w tej chwili. A, jest silny. Od razu widać, że to jest większa ryba, przymurował do dna. No, ale już jest dużo bliżej. Już był, idzie mi w prawą wędkę. No, zobaczymy, czy nie będzie przekładania wędek. Pierwszy mój karp na tej zasiadce. To jednak był dobry pomysł, żeby się przenieść na ten brzeg. No tu powinny być wyniki. No on już jest blisko brzegu, trzeba było podbierać dać. No jesteś. Ale ładny, koło dyszki. Chodź no tutaj. Może parę zdjęć nam ktoś zrobi. Jacyś dobrzy ludzie się znajdą.
O, ktoś się pojawił. Jurek Gorzyński jest właścicielem łowiska. Poprosiłem Cię, żeby porozmawiać o tej wodzie. Ona ma 30 hektarów z tego. 30 hektarów. Kiedy został uruchomiony zbiornik dla karpiarzy? Dla karpiarzy uruchomione było 2 lata temu. Czyli jest to rzecz zupełnie świeża, zupełnie nowa. Z tego co wiem, karpie mają całkiem niezłe przyrosty. Tak. Jakie największe sztuki masz w wodzie? Największą sztukę mamy 25 kg o imieniu Tomuś. Nie została jeszcze przez nikogo wyciągnięta. Była na wędkach, ale nie została wyciągnięta. Łowiliście odłowy takie kontrolne siecią przy pospuszczonej wodzie, tak, żeby wiedzieć, co jest w jeziorze. Wiem, że też kilka innych sztuk powyżej 20 kg. 5 sztuk jest powyżej 20 kg, kilka sztuk powyżej 15 kg i pozostałe od 5 do 10 to jest bardzo duża populacja. Jakie są przerosty mniej więcej? Około 3 kg rocznie. No także łatwo policzyć, jak szybko one będą miały odpowiednią wagę. Oprócz tego są również amury. Amury. Największe to są sztuki tak do 12 kg. Ale też ładnie rosną. A jaki karp największy złowiony został tu? Największy złowiony miał 17900. No to już ładny, bardzo ładny. Czyli w takim razie wszystko przed karpiarzami. W tym trzeba roku, po prostu tak? Próbować. W ubiegłym roku. 33 stanowiska na całym zbiorniku. Mam propozycję, wybierzmy się naokoło i zobaczmy te najciekawsze, bo kilka jest takich, gdzie no, najlepsze są zazwyczaj połowy, chociaż wszędzie można łowić i wszędzie można złowić karpia. 5-6 stanowisk, myślę, że znajdziemy takie, które są godne pokazania. Pewnie w tych kołkach tam, nie? Tak, też. Dużo kołków jest tutaj, tak? No na odległości, tak na wyrzut wędki, nie? A skąd one się tutaj wzięły? To był jakiś las, park? Co park, to było? To był park zatopiony. Park, wokół parku, łąki. No to z w takim tego razie, to w takim razie takie one... oczko jest głębsze, tak? Tak, na, środku, kołkach, na tak? środku jest oczko, gdzie kiedyś było jeziorko i to jest tam. A to jest matecznik, to one mają tam fantastyczne warunki. Nikt tak. im w tych kołkach nic nie zrobi. Ale trudno je wyjąć stamtąd, nie? No bardzo trudno, bardzo trudno. My będziemy próbować, a teraz jedziemy naokoło jeziora. Jesteśmy na ósemce. Tu widzę, że markery są niedaleko, jakieś 40-50 metrów. Tak. Jak tutaj dno wygląda? To jest czyste dno. Dopiero za markerami zaczyna się głębsza woda i za markerami są jakieś zaczepy. Aha, czyli to jest takie ciekawe miejsce, gdzie jest z głębszej wody wypłycenie i tak. wychodzą karpie. I tu wychodzą, są dobre wyniki. Często uczęszczane stanowiska. Jesteśmy na dwunastce, to też bardzo ciekawe miejsce, zresztą widać to od razu w wodzie. Tutaj łowi się nieco dalej, przed kołkami, kołki widać doskonale, bo one tutaj zdecydowanie wychodzą z wody. Mam sporo ptaków na tych kołkach, no to też było jedno z najlepszych miejsc. Tak, dosyć dalekie tutaj trzeba mieć wyrzuty, ale czyste dno jest, do kołków jest czyste dno i za kołkami głęboka woda. Jesteśmy na osiemnastce, z prawej strony jest wyspa, przenieśliśmy się na drugą, natomiast przedtem mówiliśmy z drugiej strony wyspy, patrząc tak. właśnie tutaj od osiemnastki. To jest dość płytko, do kołków jest no, daleko, bardzo daleko. Bardzo daleko, natomiast to jest jedno z najlepszych miejsc, z tego co wiem, wiosną, późną wiosną, wczesnym latem, tu podczas ostatniej cypriady.
25 zespołów wyzłowiło ponad tonę karpi. Wynik był rewelacyjny i tu w tym miejscu było pierwsze miejsce. Jesteśmy na stanowisku numer 26, przed nami wyspa. Jesteśmy na grobli, jest kilka stanowisk właśnie tutaj na grobli. O ile wiem, tutaj jest dość płytko i niedaleko są kołki. Są kołki, są zaczepy, lubi w tych zaczepach być ryba, ale czasami trudno ją wyjąć stamtąd. Oglądałem twoje notatki dotyczące połowów i w tym miejscu właśnie 26 było zaznaczone, że to jest jedno z ciekawszych miejsc. Chyba tutaj warto próbować. Tak. Kolejny nie wyskoczy chyba, nie? Pójdziesz do wody za tą walkę piękną. Pójdziesz. Robimy sobie zdjęcie pamiątkowe. Na to? Dzielnie walczyłem, nic po pradziadka. Będziemy wiązać przypony strzałowe. Rzecz niezbędna do dalekich rzutów. Mówiłem już, że można stosować różne materiały na przypony strzałowe. Może być to żyłka monolityczna, właśnie taka jak ta. Ja lubię czarne żyłki, nie wiem dlaczego, ale lubię czarne. Wydaje mi się, że na dnie one są zupełnie niewidoczne. Doskonale nadają się do przyponów strzałowych. Natomiast Rysiek gustuje w plecionkach i będzie wiązać plecionkę. Użyję do tego specjalnej plecionki, która jest typową plecionką do przyponów strzałowych o wytrzymałości 30 lbs i połączymy to, pozwolisz? Oczywiście, będę miał gotowe od razu. Będziesz miał gotowe. Tylko dobrze zawiąż. Dobrze. Z żyłką. O, odcinamy ten kawałek żyłki. Tak, zawsze należy odciąć pewien kawałek żyłki, bo ona jest zużyta, gdzieś tutaj zaczepiona, żeby tak później nie było problemów. I to jest żyłka 0,30. Tak. Na przyponie strzałowym zawiązujemy pętelkę. Jest.
Nie? Przez tą pętelkę przekładamy żyłkę. Przekładamy żyłeczkę. O. I robimy 10, wiążemy 10 razy do przodu. Czyli na około 10 tak. razy, tak? A ktoś to wyliczył, że nie 11, tylko 10? 5, 6. No i to dokładny jesteś jednak. 10 musi być. 8, 9, 10. Jest. 10 do przodu. Teraz 8 do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem. Mamy. I teraz najważniejsza rzecz w tym wszystkim. Musimy pamiętać, którą stroną weszła nam ta żyłka. O, w tą, tędy weszła żyłka. I teraz tą stroną, którą żyłka weszła, czyli od tamtej strony, przekładamy z powrotem tą żyłkę do przodu. O, w ten sposób. Jest. Teraz delikatnie zaciągamy węzeł plecionki. I chwytając końcówkę tej za żyłkę, delikatnie zaczynamy ściągać. Najlepiej poślinić. I ściągamy w ten sposób. Żyłka jest śliska, trzeba... Tak, to musi być dokładnie przede wszystkim zrobione, żeby później nie było kłopotów w czasie wyrzutu. O. Zaciągamy, pomagając sobie tu w ten sposób i cały czas trzeba pamiętać o tym, żeby ta żyłka nie zagiąć. O, ściągamy cały czas do przodu. O. Naciągamy, o, coraz mocniej, o, i mamy gotowy, zawiązany. No, muszę ci powiedzieć, że perfekcyjnie to zrobiłeś, wygląda świetnie, tylko teraz jeszcze trzeba końcówki poprzeć. Tak, jeszcze sprawdzam, o, i przycinam końcówki. Daj, ja ci przytrzymam te końcówki. Tak. Tnij, też bardzo krótko, prawda? Bardzo krótko, króciutko przycinamy końcóweczkę. I mamy gotowe połączenie przyponu strzałowego z żyłeczką. Teraz dla pewności możemy jeszcze ten węzeł wzmocnić klejem. O. Koniec. I nic więcej nie potrzeba. I mamy gotowy, poczekamy oczywiście jak wyschnie. No i ten węzeł teraz ma to do siebie. Ja muszę powiedzieć, że wiążąc przypon strzałowy z żyłki, z żyłką główną, robię również bardzo podobny węzeł, tylko nie 10,8 razy, bo nie chcę się do tylu liczyć po prostu, tylko to robię 8,4 razy i to w zupełności wystarczy. Dlaczego jest to taki dobry węzeł? Tutaj robi się taki stożek, czyli żyłka na węźle pogrubia się w jedną stronę. Podczas wyrzutu przypon strzałowy wylatuje w tą stronę przez przelotki, I napotyka na bardzo mały opór. Nie ma tutaj żadnego elementu, który mógłby zawadzić o przelotki, więc rzut jest bardzo prosty. Tak. O, mamy gotowy do użycia przypon strzałowy. Który... Teraz jedna bardzo istotna rzecz. Jaka długość powinna być przyponu strzałowego? Długość przyponu strzałowego. Zakładamy szpulę oczywiście i nawijamy. Nawijamy ładnie na szpulę. Do momentu, aż zacznie się żyłka nawijać na szpulę. Powiedzmy 2-3 zwoje się nawinie, musi być dłuższa. Ten przypon strzałowy musi być dłuższy, aniżeli dwie długości kija. Więc to różnie. No w ten sposób, że podczas rzutu oczywiście pewna odległość od szczytówki wędki do zestawu musi być pozostawiona, żeby można było rzucać. Tak, żeby przyjęło to całe. A jednocześnie siłę. Oczywiście przypon strzałowy musi być nawinięty na szpuli kołowrotka przynajmniej ze 2-3 razy. Słuchaj, jak to było z Andrzejem. Słyszałem o jakimś starszym numerze, ale ty przy tym byłeś w ogóle, tak? Słuchaj, umówiłem się z Andrzejem na ryby. O 4 rano, wiesz. No i Andrzej się spóźnia, nie schodzi, ja już podjechałem pod dom. No i wiesz, postanowiłem. Oj. Uważaj. O! Jest!
jest! To jest ta najdalsza. Tak. Ale widzisz... I zobacz te spławy dalej, wiesz? Słuchaj, masz podziemną uwagę? Tak. No to opowiadaj dalej. Ciągnij, a ja słucham. No i... Już postanowiłem zadzwonić, żeby co się z nim dzieje, czy się nie rozmyślił. No i dzwonię do Andrzeja. Raz, drugi, nie odbiera telefonu. I teraz po pewnym momencie, jakieś 15-20 minutach, schodzi na dół. Mówię, Andrzej, mówię, stale się spóźniasz na te ryby. Mówię, ja do ciebie dzwonię, a ty nie odbierasz, nie? Andrzej mówi, jak dzwoniłeś do mnie? Mówię, przecież nie dzwoniłeś. I chwyta, mówi, swoją komórkę i mówi, zobacz. Patrzę, a to pilot od telewizora. No, on bywa roztrzepany. Tak. Nieźle. Bardzo fajny chłopak. Co, nie chciał mu dzwonić? Nie chciał mu dzwonić, wiesz? Tak jak mój pierwszy, też dołem chyba idzie. Tak, idzie dołem, ale taki średniak, wiesz? Nie jest... Tylko wiesz, co ci powiem? Polowanie w tej temperaturze... Tak, to jest... Nie ma takiej przyjemności. Pot się leje. O, wiesz. Przed niej idzie bąble puszczą. O! Co? W zaczepach. Zobacz, jest w zaczepach. Wiesz co? Poczekaj, poczekaj. Mamy ponton. Popłyniemy. Próbujemy coś zrobić. Zaczepa. Zestawy końcowe to jest bardzo ważna rzecz, kiedy mamy przygotowaną wędkę, kołowrotek, wiemy na jaką żyłkę będziemy łowić. Musimy zrobić zestaw końcowy, czyli mocowanie ciężarka, no i przypon, rzeczy bardzo ważne, tym bardziej do dalekich rzutów. Pierwsza rzecz, materiał przyponowy, który nam będzie potrzebny, już odpowiedni odcinek odciąłem, to jest miękka plecionka w plastikowej otulinie, dobra, odporna na ścieranie. A to, że ona jest plastikowa i nieco sztywna, to nam pomoże przy dalekich rzutach. Oczywiście część tej otuliny musimy zdjąć, żeby zawiązać haczyk. Bardzo łatwo się zdejmuje. Tak, zdejmuje się bardzo łatwo. O, proszę bardzo, tu jest plecionka w środku w takim kolorze zielonym. Ja bym jeszcze kawałek zdjął. Może jeszcze kawałek zdejmiemy. Tak, zawsze z tym mogą być kłopoty.
Pierwsza rzecz to oczywiście zawiązanie pętelki tutaj na włosie do mocowania kulki. Bardzo sprawnie ci to poszło. Wyjątkowo sprawnie mi to poszło. Jestem bardzo zaskoczony, bo z tym są zawsze największe kłopoty, bo to jest takie drobne, małe. Dobrze. O, i teraz możemy wiązać haczyk, węzeł bez węzła. Najprostszy węzeł, chyba znany wszystkim karpiarzom. Są dwie szkoły, czy się najpierw wkłada z tej, czy najpierw z tej strony. Powiem tak, to szczerze mówiąc nie ma żadnego znaczenia. Przynajmniej w tym przypadku nie będzie miało żadnego znaczenia, dlatego że będziemy mieli dodatkowe mocowanie włosa na haczyku. O tym za chwilę. Więc zakładamy, no powiedzmy, z tej strony. Oczywiście tutaj zostawiamy tę długość, która jest potrzebna na mocowanie kulki. Ja tak na oko to zrobię, nie będę kulki teraz mocować. No to może być mniej więcej tyle. Wiążemy. Oczywiście gdybyśmy wiązali klasyczny węzeł bez węzła, tych nawojów byłoby o wiele więcej. Natomiast zrobię tyle i to właściwie wystarczy tak, żeby zdjęta tutaj otulina jeszcze była na zewnątrz haczyka. Robimy w ten sposób, jak w zwykłym węźle bez węzła. Tu mamy, proszę bardzo, jest już zrobiony węzeł. Natomiast włos zamiast wychodzić stąd przy normalnym wiązaniu wychodzi tutaj. Poradzimy sobie z tym znakomicie. Bierzemy kawałek rurki silikonowej. To może jest za długi odcinek. Odetnę. O, taki kawałeczek. I teraz co z nim zrobimy? Po pierwsze, musimy go nawlec poprzez zwykłą igłę do kulek. O. Na włos. Zakładamy jak kuleczkę na włos. O, już tutaj mamy. I teraz najbardziej nawlekamy na haczyk. Mam nadzieję, że to sprawnie pójdzie. Jest, proszę bardzo, tak. Jeszcze wyciągnę ten włos, proszę bardzo. O. Dlaczego powiedziałem, że nie ma znaczenia, z której strony to wkładamy? Dlatego, że kawałek tej rurki silikonowej pomoże nam ułożyć włos od zewnątrz łuku kolenkowego. Proszę bardzo. Oczywiście my możemy sobie to przekręcać na jaką stronę nam się podoba. O. Włos wychodzi w tym miejscu praktycznie idealnym, dlatego tych nawojów tutaj może być dużo mniej. Później tylko zakładamy kuleczkę, proszę bardzo, perfekcyjnie wszystko jest. To oczywiście jest tylko część zestawu przyponowego. Mamy zawiązany haczyk, natomiast teraz zrobimy coś takiego, co nam pozwoli na idealne rzuty bez możliwości, oczywiście bez możliwości splątania się. I do tego właśnie będą potrzebne nam tutaj te rurki. Rurki termokurczliwe. Praktycznie jedna taka rurka termokurczliwa. Plus rurka silikonowa o odpowiedniej długości. To naturalnie jest zbyt długa rurka. To jest jeden z elementów tej długości. Robię to w ten sposób, że rurka silikonowa powinna być no mniej więcej dwa razy dłuższa od termokurczliwej. Dlatego tutaj odcinam. I co robię dalej? Na materiał przyponowy najpierw wkładam rurkę silikonową. Proszę bardzo. I następnie rurkę termokurczliwą. Jedną wkładam w drugą, no tak, żeby tu były na równo. W tym momencie ustalamy długość przyponu, bo możemy zrobić taki, możemy zrobić dłuższy, natomiast on musi być krótszy niż tak, rurka antysplątaniowa. Więc mniej więcej sobie mierzymy. O, taka długość jest bardzo dobra. Zaznaczę sobie tutaj palcem, ściągnę to, bo tutaj muszę zawiązać
krętnik. Trzymam palcem w tym miejscu, w którym muszę go przywiązać. Krętnik oczywiście węzłem takim najprostszym greenerem, czyli dwa razy przez oczko. I naokoło. Jeszcze skrócę, bo to miało być krótsze. Tak. O. I tutaj naokoło. Raz. Dwa. Trzy. I jeszcze jeden dla pewności. A, starczy i tu z powrotem. Proszę bardzo. Tak. Mamy węzeł. Teraz bardzo ważna rzecz. Musimy przymierzyć to do rurki antysplątaniowej. Krótsze? Jest krótsze. Więc wszystko pasuje. Węzeł mamy zrobiony. Czy też kleisz węzeł? Szczerze mówiąc, węzła tego nie. Ja tego węzła nie kleję, bo to jest zupełnie niepotrzebne. Tym bardziej, że bardzo jest to mocny. Otulina plastikowa, która fantastycznie sama się zaciska. Więc to jest niepotrzebne. Teraz trzeba tylko to odciąć. Tak. No i teraz będzie najważniejsza rzecz. Mamy tutaj rurkę termokurczliwą. Mamy rurkę silikonową. Musimy coś z nimi zrobić, bo one sobie tak latają po przyponie. Rurkę silikonową tutaj ściągamy do samego, do samego węzła. Termokurczliwą również, naciągając ją na jedno oczko. Na oczko krętlika. O, w ten oto sposób. Co to nam daje? Daje nam to, proszę bardzo, zrobił nam się część przyponu absolutnie sztywna. Z tą plecionką, która tutaj parę centymetrów ma i która nie ma szans zaplątania nam się przy takim ułożeniu. To jest znakomicie elastyczne. A przy tym przy haczyku nie ma otuliny, kawałek tu, o. I tak, jeszcze powoduje, jest bardzo że... bardzo miękkie działanie. Jeżeli to leży na dnie, to wtedy po braniu karpia, o ma, proszę bardzo, jakie możliwości naturalnego ruchu haczyka. I to jest zestaw zarówno do kulek pływających, jak i do tonących. To można dłuższy włos zrobić i bałwanek. Jest to w ogóle zestaw bardzo uniwersalny. To nie tylko do dalekich rzutów można stosować, do każdego rodzaju łowienia, ale przy dalekich rzutach jest to o tyle dobre, że mamy pewność, że to się nigdy nie splącze. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Żeby to nam się dobrze trzymało, bo wiadomo, że podczas mocnego, dalekiego rzutu siły występują niesamowite, to nam wszystko może zjechać, więc musimy coś zrobić, żeby tak się nie stało. Do tego nam potrzebny będzie czajnik i butla gazowa. I teraz jest bardzo istotna rzecz. Mamy wrzącą wodę w czajniku. Myślę, że już możemy to wyłączyć. Ona będzie jeszcze miała dostateczną temperaturę. I teraz, jeżeli rurkę termokurczliwą włożymy do wody, ona się skurczy. Ona ściśnie rurkę silikonową. Nie tylko rurkę silikonową, ale również tutaj przy krętliku oczko i będzie wszystko się znakomicie trzymać. Ja teraz to zrobię. O, włożę cały ten zestaw do czajnika. Później herbata dobry flavor będzie miała. Proszę bardzo. To wystarczy włożyć tylko rurkę termokurczliwą, silikonowej wcale nie trzeba. O, i to w zupełności w tej chwili wystarczy. I co nam się zrobiło? Zrobiło nam się to, proszę bardzo, rurka termokurczliwa skurczyła się. W tej chwili doskonale tę drugą rurkę trzyma. Oczko również. O, tego się nie da wyrwać. I w ten sposób mamy skompletowany cały przypon do dalekich rzutów. Pozostaje tylko i wyłącznie przywiązać go do przyponu strzałowego i połączyć z ciężarkiem. I proszę bardzo, mamy taką sytuację, że przypon nie jest w stanie, w żadnym stanie przy dalekim rzucie splątać się. Tak wygląda przygotowany przypon. Nie. Do dalekich rzutów. Kurczę, gorąco. Boże.
się kolejny rekord świata w odległości rzutu bije, ale nie o bicie rekordów świata tutaj chodzi. Chodzi o dobre, w miarę celne, dalekie rzucanie. Postawiliśmy marker na 100 metrach, jesteśmy w innym miejscu niż tam, gdzie łowimy, żeby nie robić hałasu. Spróbujemy rzucać, zobaczymy, mamy różne wędki, jak będzie się zachowywać jedna i druga wędka. No ale najpierw kilka podstawowych informacji dotyczących dalekich rzutów. O, proszę, jakie uzbrojenie ma Ryszard. Rękawica, ale to nie jest bokserska. To jest zabezpieczenie bardzo istotne, prawda? Szczególnie w przypadku, gdy do dalekich rzutów używamy jako przyponu strzałowego plecionki. Tak, jest śliska. Już zdarzyło mi się przeciąć palec nieraz, w związku z czym zawsze zakładam rękawice. Można też zakładać, są takie, powiedzmy, jakieś palce skórzane, neoprenowe. No przede wszystkim trzeba osłonić palec. Ja używam czegoś innego. Ja używam najzwyklejszego plastra, wodoodpornego, bo to jest dość istotne. No jeżeli łowię od rana, to sobie zawijam na cały dzień. Taki plaster wystarczy. Też zabezpiecza bardzo dobrze, przy czym ja używam żyłki do przyponu strzałowego, nie plecionki, dlatego nie muszę mieć rękawicy. Plecionka tnie tak mocno. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ciężarek. Ciężarek jest oczywiście nieodzownym elementem do jakiegokolwiek rzutu. Natomiast musimy dobrać odpowiednią wielkość ciężarka. Ciężarek zawsze dobieramy do krzywej ugięcia wędziska. Do dalekich rzutów stosujemy wędziska o krzywych 3 do 3,5 funta. Kiedyś były mniejsze, no teraz takie są najpopularniejsze i specjalnie projektowane właśnie do dalekich rzutów. Trzeba wiedzieć kilka podstawowych rzeczy, dlatego że ciężarki mają swoją optymalną masę do danego wędziska i jego krzywej ugięcia. Przy 3 funtach to jest mniej więcej od 90 do 110 gram. Nawet 120. Nawet 120, chociaż optymalna to jest w większości wędzisk 96 gram. Przy 3,5 funta to jest od 110 do 140 gram. 120 też jest optymalna. Oczywiście zależy od wędziska. Ja łowię na wędkę bardziej miękką, na wędkę o progresywnej akcji. Lubię na taką łowić, ale oczywiście nie mogę się równać do wędki o akcji szczytowej, specjalnej, którą łowi i rzucać za chwilę będzie również Rysiek. Zrobimy takie zawody, jeżeli pozwolisz, w rzucie. Ja z góry na straconej pozycji, muszę powiedzieć, jestem, rzucałem tą wędką. Jest, no, do rzutów jest rewelacyjna, jest zupełnie inna niż ta moja. Oczywiście ciężarek, przypon strzałowy, no kilka jeszcze innych takich elementów, drobiazgów, powiedziałbym, ale które są istotne przy dalekich rzutach. Jedna rzecz, o której powinniśmy zawsze pamiętać. Miejsce, punkt łączenia przyponu strzałowego z żyłką główną podczas nawijania na szpulę kołowrotka powinien być zawsze na dole szpuli. A to dlatego, żeby żyłka, która się wysnuwa, nie haczyła o ten węzeł, który byłby na górze. Także więc zawsze ustawiamy to w ten sposób, żeby było na dole szpuli. A kolejne nawoje już idą wyżej. I jeszcze jedna rzecz. Hamulec. Jedną z najważniejszych, jeszcze są dwie takie, moim zdaniem, istotne rzeczy. To pierwsze, to pamiętajmy, że ten ciężar wyrzuty, ta siła jest olbrzymia. Musimy mocno dokręcić hamulec. Trzeba pamiętać o tym. I następna sprawa jest jeszcze jedna. Należy sprawdzić, czy czasami... Złącza, czasami tak. Czasami nie są zbyt luźne, bo w tym momencie no, jest po kiju. Pęknięcie kija. Także trzeba dość mocno przy dalekich rzutach to... sprawdzić i spasować. Wszystko musi być spasowane, sprawdzone. To są olbrzymie siły podczas wyrzutu, więc można sobie i komuś zrobić krzywdę. Trzeba na to zwracać uwagę. No. O rany, ale to ciężka praca. Przy 35 stopniach. Chyba 9 jest. Słuchaj, wygrałeś, tak jak sądziłem, rzuciłeś dalej. Wiesz, chciałem zagrać o ten ostatni kawałek kiełbasy, który nam się suszył,
ale widzę, że dzisiaj w nocy ktoś ją zjadł. Także mam inną propozycję dla ciebie. Słuchaj, w nagrodę będziesz mógł jeszcze raz sobie rzucić. Dziękuję, dziękuję. Krajobraz nieco inny, dużo chmur, zmieniła się pogoda. Wróciliśmy do Dobczyna po kilku tygodniach. Okazuje się, że te upały wcale nie wpływają na brania karpi. Mam nadzieję, że teraz, kiedy pogoda jest zmienna, jesteśmy po obfitych opadach deszczu, będzie zupełnie inaczej. Już było dobrze w zeszłym tygodniu. Grupa kilkunastu karpiarzy ze Szwecji była tutaj. No, połowili całkiem nieźle, kilkaset sztuk karpi znalazło się w podbierakach. My tylko dwa dni będziemy u Ryśka. Już drobne pociągnięcia były. Mam nadzieję, że wkrótce będzie pierwszy odjazd. Szykujemy się, jesteśmy tutaj tylko dwa dni, ale mam nadzieję, że zdołamy je wykorzystać. Karpie już się pokazują, już się spławiają. No, nastawieni jesteśmy optymistycznie. Najwyżej dwa wyciągnę ze stawu. Idzie. A jaki kurde. Tam jest kołek, ja mógł, nie mogę popuścić. Bo mi zaraz tam wejdzie. Ale splątał mi drugi zestaw. No było całkiem nieźle. Dzisiaj w nocy cztery sztuki. Ale pan kamerzysta się zbuntował. Powiedział, że w takiej pogodzie to psa z domu nie wygoni, a co dopiero jego. Ale na szczęście w dzień też są brania. Rysiu Maestro dzisiaj w nocy trzy wyjął. Proszę, jeszcze z trzciną. To są ekstremalne warunki. Jeszcze jeden nawet. On jest zupełnie zaplątany. No widzę, że się spląta. Wyskoczył. Może pomóc. Dobra. No będziemy mieli co rozplątywać. Co tu się dzieje? Może on za tym okoniem tak? Tak, no tak. O. Chodź tu. Nie, to tak, bardzo bym prosił. W tym roku mój największy, najmniejszy. Taki jestem sobie wcale nieduży, a narobiłem tyle szumu. No widzę, że masz następnego. No ja trochę w błocie troszeczkę się wytarzałem, muszę się powiedzieć, po drodze. Gdzie idzie? Ale udało ci się ten kołek ominąć. Strasznie. Okropnie. To ja idę pod bieraka poszukam. Uważaj, bo tutaj jaskółki, żyłki przegryzają nad tym jeziorem. Nie wiem, czy wiesz o tym. To jest taka lokalny zwyczaj. Tutaj. Przegryzła ci już? No jeszcze nie, ale tak opowiadają. Ale jeszcze jest bardzo silny. Jest! Jest! Wiesz, tak daleko on już jest wymęczony. No dobra, dobra stówka z kawałkiem odległości. Jest! O, ładny. Trudno jest z tych kołków wyrwać. Trudno. Wiesz, te kołki nie wiadomo dokładnie gdzie są, ich za dużo jest po prostu. Ale tam się trzymają.
jeszcze silny jest. Nie, ale jest taki, wiesz, tak jak poprzednio mniej więcej podejrzewam. Nie wiem, z 7 kg może. Jeszcze go nie widziałem, ale... No, takie coś. Taka siódemka gdzieś, nie? Mniej więcej. Zobacz, jak szybko się krajobraz zmienia. Już zaczynają drzewa dostawać innego koloru jesiennego, trzciny również. No i chłodniej jest. Słuchaj, to jest koniec sierpnia, tak. Przede wszystkim. Dwa razy byliśmy w tym roku w Dobczynie. Raz przy strasznych upałach. Tak. Tam na płyciźnie żadnych brań, ryba uciekła na głębszą tak. wodę. I no, słabo było, trzeba przyznać. Ten drugi raz, dużo lepszy, po tych nawałnicach dzisiejsza ulewa nocna, to był koszmar. Jeden z większych, jaki przeżyłem nad wodą. No, ale były ryby. Były. Pierwszy raz połowiliśmy głównie amury, nie? Mało karpi połowiliśmy. A teraz same karpie. A teraz, no nie, dwa amurki. No, amurki, dwa amurki. Poza tym same karpie. I następnym razem, jak tu będziemy, słuchaj, pływaki. Koniecznie pływaki. Koniecznie pływaki, bo inaczej wszystko w kołki będzie wchodzić. Tutaj jednak dużo tych drzew jest zatopionych. Dużo pozrywaliśmy, tak. Więc pływaczki... Ale zauważ jeszcze jedno. Zobacz, jak się zmieniają upodobania. Zobacz, dzisiaj na... Te kulki takie rybne brały amury. Aha, a karpie wszystko na owocowe. Żadnego brały, karpia nie mieliśmy na rybną kuleczkę. No, nie? One też mają swoje upodobania, które zmieniają. Pięknie było, nie mamy więcej czasu. Niestety jedziemy dalej. Aha, do zobaczenia na karpiowym szlaku. Pamiętajcie.